Cześć, tutaj Ola i witam Was w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was polecenia książek na wiosnę, a więc chciałabym Wam tutaj pokazać książki, które moim zdaniem zasługują na uwagę i posięgnięcie po nie właśnie w tym okresie. Od razu zaznaczam, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia personalna i w niektórych przypadkach nie wiem nawet dlaczego te książki znalazły się w tym zestawieniu, jednak jakoś tak kojarzyły mi się po prostu z tym okresem i postanowiłam Wam je tutaj przedstawić. Jednak bez zbędnego przedłużania przejdźmy może już do pierwszej pozycji, jaką na dzisiaj przygotowałam. I będzie to ta oto książka, czyli 13 opowieść. Mi ta książka kojarzy się z wiosną. Przede wszystkim dlatego, że ja czytałam ją właśnie, kiedy było tak dosyć ciepło. Nie wiem, czy nie były to wakacje, jednak jakoś tak kojarzy mi się też ona po prostu z wiosną. Nie potrafię tego dokładnie opisać. Możliwe, że też przez to, że mamy tutaj troszeczkę taki motyw zmiany, czegoś nowego w życiu, a jednak właśnie wydaje mi się, że wiosna kojarzy się nam z czymś takim, z czymś nowym, z tym jak wszystko budzi się na nowo do życia i jak zyskujemy taką nową energię do działania. No i tak, jest to książka z gatunku literatury pięknej i ja mam do niej naprawdę bardzo duży sentyment, przede wszystkim dlatego, że była to moja pierwsza książka tego właśnie gatunku, więc no wydaje mi się, że jest to niepodważalne, że dlatego tak bardzo pałam do niej z sympatią. A więc tak, o czym w ogóle jest ta historia? Tak jak powiedziałam jeszcze, jest to książka literatury, rodzaju literatury pięknej i jej klimat jest taki wręcz gotycki. Moim zdaniem nie odbiega ona jakoś bardzo od takich naprawdę znanych klasyków. Więc jeśli lubicie takie klasyczne powieści literatury pięknej, to wydaje mi się, że ta książka powinna Wam się spodobać. Jednak o czym jest ta historia? Mamy tutaj dwie bohaterki. Jedna z nich to młoda kobieta, która niestety nie pamiętam, czy ona się tym zajmuje tak bardzo zawodowo, jednak zajmuje się ona także pisaniem. No i nagle dostaje ona list od pewnej kobiety, od pewnej słynnej, znanej pisarki, już takiej w kwiecie wieku, można by powiedzieć, która zwraca się do niej z prośbą, aby ta spisała jej biografię, spisała jej życiorys i to, jak jej życie przebiegało, ponieważ nigdy wcześniej nie ujawniała ona żadnych informacji o sobie. Zawsze jak udzielała jakichś wywiadów, to kłamała w nich po prostu i opowiadała przeróżne historie. No a nagle już tak troszkę na łożu śmierci zdecydowała się swoją historię naszej bohaterce opowiedzieć. Historia ta jest naprawdę taka, po pierwsze zagmatwana, jednak pełna takiej też grozy czasami, takiego szaleństwa, ale i miłości, obłędu. No naprawdę no, jest to historia całego życia, więc jest strasznie przede wszystkim ciekawa i angażująca ta lektura. Bardzo, bardzo Wam ją polecam. Ja się w niej strasznie zatraciłam i jest to jeden w ogóle z moich życiowych ulubieńców. Wydaje mi się, że mogę tak o niej powiedzieć, więc bardzo, bardzo Wam ją polecam właśnie ten wiosenny okres. Okej, kolejną książką, która wydaje mi się, że już swoim tytułem bardzo nam ten czas wiosny, lat, no tych ciepłych miesięcy przypomina, to Sekretne życie pszczół. Tutaj również jest to książka literatury pięknej. Język tutaj również jest bardzo, bardzo urzekający i styl pisania autorki bardzo tutaj też przypadł mi do gustu. Te pszczoły odgrywają tutaj również naprawdę dużą rolę, ponieważ mamy tutaj historię, która dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w czasie, kiedy to jeszcze osoby ciemnoskóre, w zasadzie kiedy oni dostali dopiero prawa. Więc jest to ten okres. Mamy tutaj młodą dziewczynę, młodą bohaterkę, która ucieka ze swojego domu wraz ze swoją właśnie ciemnoskórą opiekunką od despotycznego ojca, z którym już nie może wytrzymać, który jest bardzo agresywny i który właśnie miłość do niej okazuje w taki bardzo agresywny sposób i jedynie krzykiem. Ona nie ma matki i jedyne jej wspomnienie z dzieciństwa z matką to moment, w którym wydaje jej się, że to ona doprowadziła do śmierci swojej rodzicielki, więc no nic przyjemnego, tak? No i ona postanawia uciec
i trafia właśnie na taką farmę, można by powiedzieć, do takiego gospodarstwa zarządzanego przez trzy siostry, trzy ciemnoskóre, już takie dorosłe kobiety, które właśnie zajmują się pszczołami. Więc bardzo taka ciepła historia, która wydaje mi się, że na tą porę roku będzie właśnie idealna, ponieważ jeszcze tak bardziej doda nam ona takiego ciepła po prostu, takiego fizycznego ciepła bym to nawet nazwała. Więc jak najbardziej uważam, że jest ona warta zainteresowania się w tym właśnie okresie. Okej, następną książką, która również znalazła się tutaj w tym zestawieniu, właśnie przez swój klimat, przez przyrodę, przez aurę, jaka w niej panuje, to ta oto pozycja, czyli Gdzie śpiewają raki. I wydaje mi się, że o tej książce na pewno większość z Was słyszała, ponieważ o niej było bardzo, bardzo głośno w pewnym momencie, kiedy to właśnie wyszedł też film, ekranizacja tej powieści. Jednak tak, tutaj akcja toczy się na bagnach, w takim błotnistym klimacie bym to nazwała. Tutaj w zasadzie to przyroda odgrywa odrębną rolę, jest oddzielnym bohaterem. Ma ona tak bardzo znaczący wpływ na wydarzenia tutaj, na bohaterów, na tą główną bohaterkę, ponieważ to właśnie przyroda ją ukształtowała, dlatego że samotnie dorastała ona w tej oto przyrodzie, na tych oto bagnach, dlatego że jako bardzo młoda dziewczynka została osierocona najpierw przez swoją matkę, a potem przez ojca, więc mamy tutaj po prostu przedstawioną historię jej dojrzewania na tych bagnach, ale i tego, jak przez to, jak postrzegana jest przez innych ludzi, no bo wiecie, no nie jest to takie normalne, oczywiste, że pewna dziewczyna mieszka sobie tak no, na bagnach, tak? Zostaje posądzona o morderstwo na pewnym bohaterze. Bardzo przeszywająca historia, tak strasznie ujmująca. Ta nasza główna bohaterka jest naprawdę bardzo taką wrażliwą, inteligentną personą, która to właśnie została ukształtowana w głównej mierze przez naturę. Więc uważam, że serio bardzo dobrze jest sięgnąć po nią właśnie w tym okresie, w okresie wiosennym, kiedy to przyroda też odgrywa w naszym życiu tak znaczącą rolę i na wielu z nas bardzo wpływa. Także polecam Wam ją, polecam się nią zainteresować, jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej przeczytać. I następną historią, która już może niekoniecznie swoją tutaj przyrodą, czy wiecie, warunkami zewnętrznymi, atmosferycznymi, tutaj się znalazła w tym zestawieniu, jednak jest to książka Ten dziwny wiek. I to, co skłoniło mnie do przedstawienia jej tutaj, to przede wszystkim taka zmiana, jaka dokonuje się w życiu głównych bohaterek. Ja o tej książce mówiłam bardzo niedawno na kanale, więc jakbyście chcieli posłuchać takiej dłuższej recenzji, to możecie cofnąć się do poprzedniego filmu bodajże nawet. Jednak tak, to historia dwóch kobiet, które pochodzą z dwóch różnych światów, można by było powiedzieć. Jest to przede wszystkim historia, w której ważnym elementem jest rasizm. Tutaj głównie się na tym opieramy. Jednak co równie bardzo istotne, to problem tego, jak często postępujemy, jak często chcemy pomóc komuś, kto jest na przykład w jakiejś właśnie gorszej sytuacji. Jednak często te nasze pobudki nie są do końca dobre i raczej to sami ze sobą chcemy się poczuć lepiej. Wiecie, zrobić jakiś dobry uczynek. Tak jak powiedziałam, w życiu tych obu bohaterek zachodzą pewne duże, duże zmiany, więc to dlatego postanowiłam Wam ją tutaj pokazać. Niemniej jednak jest to moim zdaniem bardzo, bardzo dobra pozycja, więc bardzo polecam Wam po nią sięgnąć. Uważam, że serio mega, mega warta poznania, ponieważ jest to taki naprawdę ważny problem, a poruszony w taki nietuzinkowy, nieoczywisty sposób. Także zachęcam Was jak najbardziej do sięgnięcia po tą pozycję w najbliższym czasie. Przechodząc teraz do czegoś zupełnie innej beczki i czegoś zupełnie, zupełnie innego, chciałabym Wam teraz przedstawić historię taką fantastyczną, ponieważ jakoś tak kojarzy mi się w sumie właśnie taki okres wiosenny z fantastyką i z fantastycznymi historiami. Także Silver. Tutaj chciałabym Wam polecić w sumie całą trylogię, jednak teraz pokażę Wam tą pierwszą część, ponieważ mamy właśnie trzy części tej historii. Niemniej jednak tak,
Jest to historia dziewczyny, która przeprowadza się do Londynu wraz ze swoją rodziną, matką w zasadzie i siostrą jedną, nie pamiętam tego, jednak przeprowadza się do Londynu, jest w nowej szkole, wiecie, wszystko jest dla niej takie no, nowe, tak? I ona od zawsze przywiązywała dość dużą wagę w swoim życiu do snów. Nie zmienia się to tak, że w momencie, kiedy przeprowadza się właśnie ona do Londynu, no i tutaj właśnie to sny będą odgrywać w tej książce kluczową rolę. Dlatego, że nasza bohaterka, jak się okazuje, ona oraz kilka nowych osób z jej nowej szkoły, w zasadzie czterech chłopaków, okazuje się, że zaczynają spotykać się właśnie w swoich snach. W momencie, kiedy tam dokonają pewnych czynności, co już Wam nie będę zdradzać, mogą spotykać się właśnie w swoich snach. No i to właśnie w snach, na jawie, muszą stawić czoła kilku takim dosyć dziwnym sytuacjom oraz także kilku niebezpieczeństwom. Także strasznie w ogóle ciekawy koncept. Mnie on strasznie zainteresował. Byłam, pamiętam, bardzo, bardzo wciągnięta w tą historię. Także to, co uważam, że wpłynęło na moją decyzję, żeby Wam tą książkę tutaj przedstawić, to fakt tego, że ja tą książkę w ogóle czytałam dosyć dawno, bodajże było to jakieś półtora roku temu, jednak była to jedna z pierwszych książek, jakie przeczytałam w momencie, kiedy wróciłam do swojej czytelniczej zajawki, dlatego że ja to właśnie jakieś półtora roku temu zaczęłam tak czytać ponownie, dlatego że jak byłam dzieckiem, to dużo czytałam, potem miałam taką bardzo długą przerwę, no i to właśnie była jedna z tych książek, które znowu wywołały u mnie fascynację książkami i powróciłam wtedy po prostu do czytania. Dlatego no też był to nowy etap w moim życiu, można by powiedzieć, i no także taka zmiana, więc no zmiana, wiosna, wszyscy wiemy, o co chodzi. Okej, a więc pozostając nadal przy fantastyce, kolejną książką, jaką przygotowałam, jest to pozycja pani Anety Jadowskiej, czyli Cud, Miód, Malina. Jest to zbiór opowiadań dotyczących rodziny wiedźm. Rodziny, która właśnie z pokolenia na pokolenie posługuje się magią, są one takimi no, czarownicami, wiedźmami, tak? I to właśnie ich dotyczą te opowiadania. Przede wszystkim są one przepełnione humorem. Cały czas ten humor tutaj nam towarzyszy. Wielokrotnie śmiałam się czytając te książki lub miałam uśmiech bardzo duży na mojej twarzy. Są także one takie bardzo ciepłe i jest to taka trochę, można powiedzieć, saga rodzinna, ponieważ także rodzina w tej książce odgrywa bardzo ważną rolę i przede wszystkim kobiety, dlatego że ta w zasadzie rodzina składa się, można powiedzieć, prawie tylko i wyłącznie z kobiet. Przede wszystkim koźlaczki, czyli właśnie rodzina, o której mowa, są ze sobą bardzo, bardzo zżyte. One, można powiedzieć, że skoczą za sobą w ogień i pomogą sobie w każdej sytuacji, co wielokrotnie udowodniły właśnie w tych opowiadaniach. Jest to bardzo takie piękne i ciepłe właśnie ten klimat tutaj właśnie w tej książce, takiego rodzinnego ciepła, to zdecydowanie coś, co bardzo, bardzo w tej książce mnie urzekło. Kolejnym za to gatunkiem, który uważam, że także tak fajnie fasowuje się w właśnie w wiosnę i w te ciepłe miesiące, to kryminały. I kryminałem, który tutaj na dzisiaj przygotowałam, który bardzo, bardzo mi się podobał i skradł moje serce, a także dzięki któremu zapołałam bardzo dużą miłością, sympatią do tej oto autorki, czyli pani Ruth Ware, i jest to Pod kluczem. Tutaj też mamy taki troszeczkę właśnie aspekt zmiany, czegoś nowego w życiu, więc no to też można kojarzyć właśnie z wiosną, z okresem wiosennym. Historia rozpoczyna się w momencie, kiedy nasza główna bohaterka wysyła zgłoszenie do zostania nianią. Jest taka bardzo kusząca oferta, wręcz nie do odrzucenia, dlatego decyduje się ona właśnie wysłać zgłoszenie. No i okazuje się, że tę pracę dostała. Jednak w momencie, kiedy właśnie jej aplikacja została pozytywnie rozpatrzona, ma ona wybrać się do tej posiadłości, do tego domu, w którym to właśnie ma zajmować się dwójką dzieci, zaczyna dowiadywać się, że ten dom jest owiany taką trochę niesławą, wręcz klątwą. Mówi się, że w tym domu dzieją się takie wręcz
takie wręcz niestworzone rzeczy, bardzo straszne i mrożące krew w żyłach. Jednak nasza bohaterka się na to decyduje. Początek tej historii jest w ogóle bardzo taki ciekawy i ciekawy koncept w ogóle, dlatego że poznajemy tę historię w momencie, kiedy nasza główna bohaterka jest w więzieniu, dlatego że została posądzona o morderstwo. Opowiada właśnie ona o tym, co się wydarzyło w listach do swojego tam adwokata, prawnika. Opowiada tam historię, no i jej zdaniem ona tego nie dokonała. Także serio mega wciągająca historia z takim dreszczykiem i jak powiedziałam, ja stałam się bardzo dużą fanką tej autorki i jej właśnie pozycji, także bardzo Wam tą historię na wiosnę polecam. Przechodząc do kolejnej książki, w której również mamy taki motyw zmiany, czegoś nowego, jest ta tutaj malutka książeczka, czyli Jezioro, o której także mogłam już Wam opowiadać na kanale. Tutaj za to mamy historię chłopaka, który dorastał w takim bardzo toksycznym środowisku, bardzo takim toksycznym miasteczku, w którym to właśnie znajdowało się tytułowe jezioro. Jednak jako młody chłopak, młody dorosły, mam na myśli, postanawia z tego miejsca wyjechać. Próbuje znaleźć, ułożyć sobie gdzieś w jakimś większym mieście inne, lepsze życie. Jednak czy tak się dzieje, czy nie, tego już Wam nie będę zdradzać. Jednak jest to bardzo taka przeszywająca historia, wielokrotnie bardzo brutalna, jednak bardzo też taka ujmująca i dająca też wiele do myślenia w niektórych aspektach. Więc tak jak mówię, aspekt zmiany spowodował, że postanowiłam Wam ją tutaj pokazać. Kolejną książką, którą chciałam Wam tutaj przedstawić, jest właśnie Czas żniw, więc znowu fantastyka. Nie wiem, czemu umknęła mi ona jakoś wcześniej, jak pokazywałam Wam te inne fantastyki. Jednak tak, Czas żniw. I tutaj mam na myśli w zasadzie całą serię, wszystkie cztery części, dlatego że moim zdaniem w ogóle z każdą kolejną częścią ta seria staje się coraz lepsza i przynajmniej tak w moim odczuciu właśnie było. Każda kolejna część coraz bardziej mnie wciągała. Mamy tutaj świat Sion, rok w ogóle 2059 i naszą główną bohaterkę Paige. Jest ona niezwykle uzdolniona, dlatego że może włamywać się do ludzkich umysłów, jest tak zwanym sennym wędrowcem. Pracuje ona w ogóle w tak zwanym podziemiu, w podziemiach Londynu, w Sionie właśnie. Jednak pewnego dnia jej życie diametralnie się zmienia, ponieważ zostaje przetransportowana do takiej kolonii karnej Oxfordu, no i tam musi stawić czoła wielu niebezpieczeństwom. W ogóle świat tutaj wykreowany jest bardzo, bardzo taki ciekawy i sam koncept w ogóle bardzo mnie urzekł i mega mnie ta historia zaangażowała. Wszystkie cztery tomy, mówię, z każdym kolejnym jest coraz lepiej, więc moim zdaniem nie oderwiecie się od tej lektury i polecam Wam po nią właśnie teraz sięgnąć. Okej, a więc przechodząc teraz do audiobooków. Pierwszym z nich, jak chciałam Wam tutaj pokazać, jest ta oto historia, czyli Przyjaciel. Jest to niezwykle krótka historia, pomimo tego bardzo, bardzo taka urzekająca, pojmująca i mi ona strasznie po prostu utkwiła w pamięci. Również mamy tutaj taki trochę koncept zmiany, więc no widocznie jakaś ta zmiana mi się bardzo z tą wiosną kojarzy. Jednak tak, mamy tutaj można powiedzieć taki trochę monolog naszej narratorki, czyli takiej dorosłej kobiety, w której właśnie życiu bardzo dużo się zmieniło, dlatego że jej przyjaciel, wieloletni przyjaciel zmarł. No i pozostawił po sobie właśnie psa, tego psa, którego mamy właśnie tutaj na okładce, no i ona postanawia się nim zająć, przygarnąć go do siebie. Jednak to nie na tym psie się tutaj jakoś tak bardzo głównie skupiamy, przynajmniej w moim odczuciu tak nie było. Opowiada nam właśnie ona historię swojej przyjaźni z tym mężczyzną, tego jakim był on człowiekiem, ponieważ był to w ogóle ceniony, on był chyba profesorem na jakiejś uczelni i jego życie też było takie dosyć przewrotne. No i są to jej refleksje na temat śmierci tego przyjaciela oraz tego, jak ona sobie teraz z tym radzi i jak na przykład chociażby ten pies teraz zmienia jej rzeczywistość. Nie wiem, dlaczego ta książka tak strasznie mnie urzekła. Serio,
Ja chyba wtedy nawet zastanawiałam się nad tym, czy nie dać jej 5 gwiazdek, bo no nie wiem, jakoś tak strasznie mnie ta historia urzekła i uważam, że będzie ona czymś ciekawym do przesłuchania czy przeczytania właśnie wiosną. Tym bardziej, że jest to tak krótka historia. Okej, a więc kolejnym takim gatunkiem, jaki chciałabym teraz tutaj wprowadzić, jest taka trochę, nie wiem, czy to jest klasyka, nie no, to jest klasyka. W każdym razie tak, Małe kobietki. Ja w ogóle planowałam tę książkę kupić, jednak ostatecznie jakoś tak wyszło, że zdecydowałam się na jej wersję w audiobooku i no nie kupiłam jej w końcu fizycznie. Dlaczego zdecydowałam się Wam ją tutaj pokazać? To przede wszystkim wydaje mi się, że jest ten klimat. Klimat taki rodzinny, ale takiego właśnie ciepłego, rodzinnego ogniska i takiej więzi pomiędzy właśnie tymi siostrami, ponieważ jest to właśnie historia czterech sióstr. Czterech sióstr. Historia w ogóle rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych w trakcie trwania wojny secesyjnej, kiedy to właśnie ojciec naszych głównych bohaterek wyjechał na wojnę. Historia ta jest przede wszystkim taka też bardzo zabawna. Jest tutaj bardzo wiele humoru, dlatego że nasze bohaterki są przede wszystkim bardzo różne od siebie. One mają strasznie różny temperament, różne osobowości, jednak są przede wszystkim takimi silnymi, młodymi charakterami. Są one ze sobą bardzo związane, co tutaj wielokrotnie widać. One darzą się ogromnym uczuciem, ogromną miłością. Historia to ich perypetie. No, są one przezabawne wielokrotnie, ale i także często takie ujmujące. I jednak są to historie opowiadane z perspektywy młodych bohaterek, więc są one strasznie też urocze wielokrotnie i wywołujące uśmiech na buzi. Okej, a więc pozostając w tym klimacie takim trochę klasycznym, wiktoriańskim, gotyckim, przejdźmy teraz do tego audiobooka, do tej książki, czyli Błękitnego Zamku, autorstwa pani Lucy Montgomery. Jest to taka bardzo ciepła historia, również humorystyczna, podobna właśnie klimatem moim zdaniem do książki, o której mówiłam przed chwilą. Mamy tutaj główną bohaterkę, 29-letnią kobietę, która jest jeszcze niezamężna. No i dorasta ona w takim domu, wiecie, właśnie wiktoriańskim, w czasach wiktoriańskich, kiedy to nie do pomyślenia była w ogóle taka sytuacja. No i tak właśnie odbiera ją otoczenie, jej matka, wszyscy właśnie z jej otoczenia no, uważają ją za taką porażkę i nie podchodzą oni do niej na poważnie, no bo uważają ją za niespełna rozumu dziewczynę. Ona się tak troszeczkę wyłamuje z tych ram, niedobrze się czuje w takim, no wiecie, utartych schematach. No i pewnego dnia jej życie diametralnie się odmienia, kiedy to idzie do lekarza i za jakiś czas dostaje diagnozę, że jest śmiertelnie chora i został jej rok życia. No i ten rok życia postanawia spędzić zupełnie inaczej. I teraz już wyłamuje się z tych ram, stawia na siebie, na swój taki rozwój, na po prostu spełnianie się, czerpanie radości z życia pełnymi garściami, pełną piersią, co oczywiście wywołuje ogromny szok i niedowierzanie w jej otoczeniu. Strasznie, strasznie taka ciepła, pełna humoru historia. Ja bardzo lubię takie rezolutne, odważne bohaterki, którą właśnie w tej książce mamy. Bardzo się polubiłam z tą bohaterką, naprawdę wielką chęcią słuchałam o jej perypetiach i bardzo, bardzo przeróżnych historiach, jakie właśnie w tym jednym roku jej się przydarzyły. Okej, i ostatnią już teraz historią, którą chciałam Wam tutaj pokazać, jest ta oto książka, czyli Alicja w Krainie Czarów. A więc coś z literatury dziecięcej także tutaj wpadło, dlatego że często właśnie po zimie, wiosna kojarzy nam się też z takim czymś lekkim, delikatnym, zwiewnym. No i ta książka także moim zdaniem taka jest. Jeśli nie mieliście okazji czytać takiej prawdziwej, właśnie czytać Alicji w Krainie Czarów, to uważam, że warto po to sięgnąć albo po audiobook, tak jak właśnie ja to zrobiłam, ponieważ no każdy wydaje mi się, że oglądał kiedyś w swoim życiu Alicję w Krainie Czarów w formie jakiejś bajki, filmu, a jednak uważam, że warto tą historię poznać taką prawdziwą stricte z książki. Ja na przykład nie miałam zielonego pojęcia, że ta historia jest taka zabawna. Naprawdę jest w niej tyle humoru, tyle śmiechu miałam dzięki temu audiobookowi. Naprawdę cały czas się śmiałam słuchając jej, że no bardzo Wam ją po prostu tutaj polecam. I uważam, że będzie to taka bardzo przyjemna chwila wytchnienia i takiego trochę oderwania się od rzeczywistości jednak. Ponieważ to taka ta historia właśnie jest.
A więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że podobały Wam się książki, jakie tutaj przedstawiłam i że może sięgniecie po którąś z nich właśnie w tym okresie najbliższych miesięcy. Ja już się będę z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!